Miłość lekarstwem, które codziennie dokonuje cudów. Phil Bosmans. Jestem całkowicie oddana miłości odwiecznej, aby Bóg, Król Miłości, mógł się mną posługiwać, jak mu się podoba, dla dobra zagubionych dusz, kapłanów, moich uczniów, moich najbliższych, dzieci poczętych. To ona miłość. Jezus, lekarz serc, ciał i dusz, mnie prowadzi, podtrzymuje, wychowuje, oczyszcza przez cierpienie, ukierunkowuje na wieczność. Dziękuję wszystkim za wszystko. Cokolwiek komuś dokuczyłam słowem, czynem, proszę o przebaczenie. Jestem wdzięczna za każdy odruch waszej bezinteresownej miłości i troski, za modlitwy, msze święte, dobre słowa i ten koncert charytatywny jego pomysłodawców i każdego z państwa, którzy w nim bierzecie udział. Serdecznie dziękuję. Zapewniam o modlitwie w waszych intencjach. Życie się zmienia, ale nie kończy. Cierpienie też jest darem Boga. Dziś cierpieniem mogę wielbić Boga. Jeśli niosę krzyż, On jest blisko mnie i to cierpienie złączone z Jego męką przez Maryję jest rodzajem ewangelizacji. Niech będzie Bóg uwielbiony za wszystko, co nam daje. Chwała Panu. Cierpienie ma sens. Z tomiku W ręku miłości, Teresa Napiórkowska, Warszawa, IHIT, Instytut Hematologii i Transplantacji, sala nr 3, od 25 września do 3 października 2016 roku. Cierpienie ma sens. Ono oczyszcza duszę, jak w tyglu żelazo, wypala resztki urazy, żalu, smutku. Cierpienie ma sens. Jest zapłatą za grzech, winę moją i Twoją. Płacisz nią świadomie, każdego dnia. On przyjął na siebie ogrom cierpienia i nie narzekał, nie szemrał, niósł mnie na barkach. Płacił swoją krwią, bo miłość jego imię. A miłość jest silniejsza niż ból i cierpienie. Nigdy nie przemija. Otwiera bariery serc, podnosi wątpiących, daje siłę umierającym. Cierpienie ma sens. Oddaję je Tobie, Panie mój. Cierpisz za mnie, a gdzie jest moja wdzięczność? Znosisz ból, a gdzie jest moja radość? Jesteś przy mnie, a ja chcę uciekać. Bez krzyża? Dokąd? Krzyż jest moim znakiem. Krzyż to zwycięstwo. Bez krzyża nie ma zmartwychwstania. Dzięki Ci, Panie, za krzyż. Twój zwycięski krzyż, który położyłeś przede mną jak kładkę, by przejść przez przepaść do celu, do nieba bram.